Witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Jak widzicie po tytule, jadę do Wrocławia. Jadę na 3 dni, no 3 dni, no bo piątek, sobota, niedziela. Pojedziemy sobie oczywiście do zoo i na meczyk. Lecimy się razem pakować. I muszę w ogóle sprawdzić, jaka będzie pogoda. Dobra, kochani, wróciłam z zakupów, kupiłam parę rzeczy na drogę. Dobra, widzimy się, kochani, w następnym dniu dla was. Witajcie, kochani, kolejnego dnia. Dzisiaj ruszamy z moim chłopakiem podróż do Wrocławia, więc stwierdziłam, że jeszcze rano w domku się z wami przywitam. Więc walizka już gotowa, przyszykowana. Tu możecie zobaczyć, nie wiem, czy będzie widać, mam nadzieję. I ruszamy w drogę. Dobra, kochani. Dojechaliśmy do Wrocławia, jestem już w pokoju i pokażę wam go. Nie ma od wejścia, więc tu jest wejście. Taką półeczkę, tu mamy jedzonko wsadzone. Tu mamy szafę, która jest na razie pusta. Tu mamy wejście do łazienki, ale to łazienkę zaraz wam pokażę. I tu mamy łóżko, mamy dwie etażerki, dwie lampeczki, łóżko, wanik z jednej strony, z drugiej. Tam mamy klimatyzację, tu mamy okno, tu mamy telewizor, tu mamy stolik i dwa krzesła. Obrazy taki. I taki, dobra, lecimy do łazienki. Więc tak wygląda ta szafa, bo wcześniej widzieliście z bliska. Tak wejście. I mamy taką łazieneczkę. Mamy prysznic. Umywalkę z lustrem. Tu mamy oczywiście kibelek. Pokażę wam jeszcze widok za okna. Zapomniałam wam powiedzieć, że tu mamy jeszcze taki głośniczek. Więc okno wygląda tak. Podoba mi się całkiem. Zobaczymy, jak będzie wyglądał rynek, bo jeszcze nigdy nie byłam w Wrocławiu, więc to jest mój pierwszy wypad. Dobra. Lecimy, widzimy się później. Dobra, kochani, dzisiaj jest już kolejny dzień. Idziemy właśnie do zoo i widzimy właśnie się tam. Thank you.
jesteśmy w zoo, czekamy właśnie na autobus, na stadion, będziemy na mecz. I mam wrażenie, że się spóźnia, ale już jedziemy, więc lecimy, kochani, widzimy się na stadionie. Trzeci dzień, czyli dzień wyjazdu. Już się zebraliśmy, zjedliśmy, ubraliśmy się, wyszykowaliśmy się, spakowaliśmy się i właśnie będziemy wyjeżdżać z powrotem do Lublina. Dobra, kochani, wróciłam już do domu. Miałam nagrać końcówkę wczoraj, ale nie było już kiedy, bo pojechaliśmy na festiwal kolorów. No i teraz jesteśmy w domu, więc już Wam podsumuję. Jeśli chodzi o wyjazd, bardzo mi się podobało. Zaraz Wam pokażę dokładnie, co kupiłam. Jeśli chodzi o pierwszy dzień, no to poszliśmy na rynek, bardzo piękny. Jeśli chodzi o drugi dzień, czyli zoo i stadion. Jeśli chodzi o zoo, bardzo ładne, duże, wielkie, niestety duże, duże kolejki. Jeśli chodzi o stadion, no to stadion całkiem ładny, duży, fajnie się widzi, całkowicie co innego niż właśnie na takim mniejszym stadionie. To fajnie było obejrzeć taki właśnie mecz. No i trzeci dzień, czyli dzień wyjazdu, no to na luzie, bo tylko chwilę nagrałam Wam tam, jak wyjeżdżam. No i tego samego dnia poszliśmy na festiwal kolorów. Ogólnie no to bardzo mi się podobał wyjazd, nie był zły, pogoda nawet całkiem nam się udała, jedynie no to w dniu, co był mecz, pod koniec właśnie dnia, jak już się mecz zaczął, no to troszeczkę zaczął kropić deszcz, ale mi to nie przeszkadzało, no bo byliśmy na stadionie, tam na nas nie padał ten deszcz, jeśli chodzi o to. O to, co kupiłam, no to już Wam pokazuję. W zoo kupiłam sobie oczywiście takiego rysia, bardzo, bardzo fajny rysio, za tego misia dałam około 20 zł, 25 zł za worek. Czekajcie, zaraz Wam go pokażę. Jest to worek również z rysiem, bo uwielbiam rysie. I mamy tu, jak widać, zoo Wrocław. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie widać. Jeśli chodzi później na rynku, kupiłam sobie oczywiście dwie pocztówki. Jedną taką, dokładnie taką. I drugą również też z Wrocławia z takim widokiem, taką. I jeszcze kupiłam jedną rzecz, magnes z takim krasnalem i z takim kwiatuszkiem. Mam nadzieję, że będzie go widać mniej więcej. Tak to wygląda. No bardzo, bardzo taki malutki, ładniutki, ogólnie pamiątki we Wrocławiu. Jedynie co te nie były, to pocztówki. A magnesy 18-25 zł. Jeśli chodzi o rzeczy, no to tyle kupiłam, więc nie kupowałam, no bo dosyć drogo. Dla mnie to było naprawdę drogo. Jedzenie w ogóle też było drogie. Nie pojechaliśmy tam stricte, żeby kupować jakieś rzeczy i tak dalej, tylko po prostu zwiedzać, zobaczyć na przykład zoo, zobaczyć właśnie ten mecz. Ale nie żałuję. Nie żałuję, że pojechałam. Fajnie było zwiedzić miejsce, w którym nigdy w życiu nie byłam. Fajnie było pojechać do zoo, do którego wszyscy polecali, żeby pojechać i faktycznie było fajnie. Mimo, że były te kolejki, cieszę się, że zwiedziłam te zoo. Jeśli chodzi o to, czy polecam pojechać do zoo, tak, polecam. Jeśli chodzi o mecz, to wasza decyzja. Lubicie oglądać mecze, no to jedziecie. No to tyle, kochani. Mam nadzieję, że się odcinek Wam podobał. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, jest również dzwoneczek, więc zostawiamy też również miły komentarz, jeżeli macie na to ochotę. I jak mówiłam, dzwoneczek i łapeczko w górę. Odwiedzajcie też mojego Instagrama i mojego TikToka i widzimy się w następnych filmikach. Buziaki, pa, pa!